USA versus Polska, środa popielcowa. Mówisz. Można też lizać jaja bez Może seksu. Już o tym wiesz, ale wczoraj była środa popielcowa, albo po angielsku Ash Wednesday. I jak byłem dzieckiem, to chodziło... Początek Wielkiego Postu, idzie się do kościoła, żeby posypać, naznaczyć znakiem krzyża czoło, a ten popiół to jest z palm poświęconych rok temu na niedzieli palmowej? Do prywatnej katolickiej szkoły. I dlatego ja zawsze wiedziałem, kiedy była środa popielcowa, przez to, że w trakcie szkoły musi... Ej, nie wiem, czy kiedyś byłem w takim razie w kościele na tym, albo byłem tak dawno temu, że nie pamiętam. Musieliśmy iść do kościoła na mszę chyba i ten ksiądz tak smarował popiół na naszą głowę. I u nas po prostu to tak wyglądało, że czekaliśmy w kolejce, tam był ten ksiądz i on miał ten popiół albo ten ash po angielsku i tak włożył swój kciuk do tego popiołu i jak my podeszliśmy, to on po prostu tak przycisnął swój kciuk na naszą głowę i potem sobie poszliśmy i tak cały dzień chodziliśmy z tym popiołem na czole. I w szkole nawet nam mówili, że powinniśmy zostawić ten popiół cały dzień. I tak ja znałem środę popielcową albo Ash Wednesday. I czasami chodziłem po mieście i ludzie powiedzieli, hej, czemu... Ej, ty, ja sobie teraz się staram przypomnieć, nie pamiętam, żebym kogoś w ten jakiś konkretny dzień roku widział ludzi na ulicy, co mają na czole popiół. U nas też tak jest, że cały dzień potem ludzie z tym chodzą? Serio? Aha, nie ma tak u nas. Aha, no właśnie, to dlatego pewnie. Masz takie brudne czoło. Aha, u nas się na głowę sypie, okej. Okay. Ty, to chyba albo byłem w tym tak dawno temu, gdzieś w okolicach, jak się do kołu nie szło, albo nigdy, ale pewnie byłem kiedyś na tym, no. Tylko już się pamiętam. Wtedy ja im powiedziałem coś w tym stylu, że o, bo dzisiaj to jest środa popielcowa albo Ash Wednesday i jak ci się to nie podoba, then you can kiss my ash. A? Nie, ja tak nie powiedziałem. Ja nie byłam taki cool, jak byłam dzieckiem. Niestety po polsku to nie jest śmieszny żart i nie możesz powiedzieć na przykład pocałuj mój popiół. To nie jest... Nie jest śmieszne. Ale dodatkowo chyba byś nawet nie mógł tak powiedzieć w Polsce, bo niedawno się dowiedziałem, że w Polsce nikt nie smaruje waszej głowy. No to dlatego popiołem. Tego nie pamiętam. I ten ksiądz w Polsce, to on tak nie ma. Sypie ten popiół, tak bierze ten popiół i tak sypie na twojej głowie, tak jak ten Salt Bay. Okej, okay, może on to nie robi jak Salt Bay, ale a potem nie ma nóż pojęcia bierze. Jak on to robi. Tego. Bo ja nawet nie wiedziałam, że są takie kraje, gdzie... Baryła, co ciś gramy? Jaka w dupę baryła? Co ty... Jaka w dupę baryła? Tak posypują twoją głowę tym popiołem zamiast smarowanie. To sprawdziłem w necie i się dowiedziałam, że każdy kraj baryła. Trochę inaczej to robi. I że w Stanach po prostu ci biorą kciukiem i tak ci smarują tak, tutaj. Rafał. U nas w kościele to ksiądz po prostu wziął ten kciuk Masa, i tak oj. Przycisnął. Ale słyszałem, że w niektórych miejscach to oni ci tak smarują na czole, żeby to wyglądało jak krzyż. Ale też istnieją kraje, gdzie ten ksiądz, ja nie wiem, widocznie nie chce cię dotknąć i po prostu... On mówi racę. Byłem w Ameryce kilka razy i ja się spytałem kubek taki bez uszka, to mówili w Tef Men are you crazy motherfucker, we have filiżanki, czy twój kraj jest biedny, by mieć uszka do kubków, by móc je złapać? Jak wy z nich pijecie? Może łyżką. Ale co ty? Daj z Ameryki widzę. Tu tak sypie ten popiół na twoją głowę. Chyba jest gorzej, na przykład jak ktoś goli sobie głowę, bo wtedy chyba ten popiół tak wszędzie tak poleci i tak... Pewnie to dziwnie wygląda. Albo jak ktoś łysieje i ma włosy tutaj, ale tutaj nie, to wtedy ten ash tak spada na jej głowę i tak idzie tutaj, tak zatrzymuje się na włosach. Jakie ty masz doświadczenie z tym
z tym popiołem. Jak on... Całą administrację z Polski zwolnili z Twitcha, to już dawno temu. To robi? Czy on tak bierze to i tak rzuca w ciebie? Czy po prostu, czy musisz tak klęknąć i on tak bierze trochę? Czy rzeczywiście on jest taki dramatyczny, tak jak Saltbait? Ja osobiście bym wolał tą ostatnią wersję. Ale też czytałem, że we Włoszech jak i na Watykanie sypią? Na oni co? Też ci tak biorą ten popiół na głowę. I chyba w Irlandii słyszałem, że księdza, księże, nie wiem, kto się mówi, priests, oni mają taki kawałek korku, taki korek, tak jak do wina i oni tak wycięli albo a nie, może to kupują gdzieś, ale mają taki korek i tam... Taki stempel. Dzięki Maciek za 9 lat. Jest wycięty taki krzyż i potem biorą to w ten popiół i ci robią taki stempel na czole. To byłem zdziwiony, no dobra. Że mimo to, że to jest jeden kościół katolicki, to w każdym kraju jest inaczej. Ciekawe skąd to się wzięło. Ale a propos takich różnic w kościele katolickim wśród... Ale co to jest? Ja mam większe zakola niż ona? ...różnych krajów, to pamiętam, że jak ja szkoda wziąłem... Gadać. Jak ci mówi? Wziąłem communion, jak miałem swoją pierwszą komunię, to oni tak nas jest. Nauczyli, jak zjeść ten opłatek. Mieliśmy całą lekcję i nam powiedzieli, że masz wybór albo możesz podejść do... Chlebne wiecie, trener dał na golibordę 5 zł. Zalany kniokiu, byłeś dziś na siłowni? Zalany może co? Może więcej chrupiącej jedz tłusta świnko? Ale co po pierwsze... nie byłem, ale posłuchaj, koleżko, uważaj sobie. O, do księdza? Uważaj. Tak trzymać rękę, mniej więcej. I wtedy on weźmie ten opłatek, położy ci tutaj i wtedy musisz tak odejść od niego, żeby ci ludzie za tobą mogli podejść do niego. To tak pójdziesz trochę na bok. Tak, i Rafał. Tak patrzysz do przodu i potem sam weźmiesz ten opłatek i go zjesz. I druga opcja... Co? Ty. Odejść do niego, to tak pójdziesz trochę na bok i tak patrzysz do przodu i potem sam weźmiesz ten opłatek i go zjesz. I... Można tak u nas? Dzięki, Łukaszu, no właśnie 7 lat. Kiedy ostatnio byliście w kościele w tym, u komunii? Ja kiedyś byłem, ale to bardzo dawno temu i nie pamiętam, czy tak można, bo wiem, że tak ksiądz brał i do gęby dawał, nie? W sensie tą komunię. Więc i ten. I nie dało się chyba inaczej. I druga opcja jest, że możesz podejść do księdza i wystawić swój język i ten ksiądz... No jak? Język? Nie pamiętam. Tak położę ten opłatek na twoim języku. Bo oni nam mówili, że nie ma różnicy, czy wybierasz, żeby on tak, ci Łukaszem. Tak położył do ręki, albo żeby on ci tak położył na języku. Ja pamiętam, pomyślałem tak, czemu ktoś by wybrał, żeby jakiś obcy, dorosły facet tak coś ci położył na języku. I co jak on niechcąco dotknie twój język jego palcami, nie? I dawno nie byłam w kościele w Stanach. To zawsze ciućkać. Ale jak dobrze pamiętam, to mi się wydaje, że większość ludzi, tak powiedzmy 51% i więcej, Susy. Biorą tak do ręki. Ale w Polsce nie jestem pewny, ale pamiętam, że mój dobry przyjaciel... A w jakim on jest Stanów, kraju? Który teraz? Też jest Polakiem. On miał ślub, on miał polski ślub w Stanach. I to był polski kościół, był polski ksiądz, msza była po polsku. Burkina Faso, co? I 90% albo więcej tych ludzi, którzy przyszli na ten ślub, byli Polakami. Bydgoszcz. I pamiętam, że wśród tej amerykańskiej Polonii, siema kula, to ja patrzyłam na nich, jak oni jedli ten opłatek no. I oni wszyscy... Ej, kiedyś katechetka albo ksiądz, już się pamiętam, opowiadał historię i właśnie nigdy tego nie sprawdziłem, więc wam opowiem tak, jak mi opowiadał i może ktoś też to słyszał i powie. Gadał mi ktoś,
że był w jakimś kraju, czy to w Ameryce Południowej, czy w Europie, to nie pamiętam, i Tom poszedł do komunii i on zamiast wziął chyba właśnie na rękę i zamiast to zjeść, to poszedł do ławy z tym i zaczął dźgać szpilkami tą komunię, ten opłatek, i to krwawić podobno zaczęło. I oni mu to zabrali, ci księża, i za taką szybę wstawili, że do dziś da się to oglądać. To jest prawda? Bo to brzmi jak taki giga fake news, ale nam to opowiadał na religii, w podstawówce chłop. Albo baba, nie pamiętam. Że normalnie, i on mówił, że to jest dowód na to, że to jest ciało Jezusa. Bo ogólnie to jest coś takiego, że komunia polega na tym, że opłatek się zmienia w ciało Jezusa. Coś takiego, jeżeli chodzi o mit, nie mit, tylko ten, o religię. I to jest niby dowód na to, że to jest prawda. Że jest na świecie coś takiego, że jest za szybką i ten opłatek z kawałkami krwi. I niby to badali naukowcy, że to jest prawdziwa krew. Ale skąd? Nie wiem, chłop to na demotywatorach widział? Czy tam baba? Nie pamiętam właśnie, czy kto to był. Czy to był ksiądz, czy katechetka. Tak, to prawda. My jeszcze mówili, że potem przyszedł Mikołaj. Nie no, się serio pytam. Brali prosto na język. I właśnie o tym rozmawiałam z kimś z Polski ostatnio i byłam naprawdę zdziwiony, Ja nie że dźwigałem. ci wszyscy ludzie wybierają, żeby wziąć na język, i potem Witam, Regal, moja witam. koleżanka z Polski powiedziała. Tak było na History Channel o 3 nad ranem. Czyli był tam też Adolf i UFO. Jezus dał na Golibordę 5 złotych. Dzięki. Jebnij się w ten łysy łeb. Ja się serio pytam. Moja wina, że taka indoktrynacja, czy jak to się mówi, jest w podstawówkach polskich? I ty robisz polskim dzieciom krzywdę. Posłuchaj, dzieciaku. Mi, że chyba dawniej w Polsce, albo do dzisiaj, to oni uczą, że tylko możesz wziąć na język. Czy to jest prawda? I jak to jest Nie wiem, prawda chyba i w tak. Polsce ludzie tylko znają ten jeden sposób z tym językiem, to co się działo? To prawda, a potem przyszedł on. Co tu się stało? W Polsce w roku 2020 albo 2021, jak był COVID. Czy ksiądz tak nadal Był kładę na taki człowiek, który chciał dobrze dla polskich dzieci? Oj, oj, oj. płatek tak Nie, prosto na panie język? Januszu. Albo może on musiał nauczyć innych ludzi, że hej, nie będziemy tego robić, weź wystaw rękę, tak. I też może tutaj szybko powiem, że w Stanach katolicy Nie, no są chyba widzą mniejszością. pandemię. Większość ludzi, którzy są chrześcijanami. 24% katolików, protestantów tu. A Żydów ile? W Stanach 2%. To niedużo, mało. W Stanach to są Myślałem, że protestantami, więcej ale jest też musisz Żydów. wiedzieć, że istnieją protestanci, którzy uważają, że katolicy nie są chrześcijanami, Nie przez to, pisz że w tak. Biblii pisze, że tylko możesz się modlić. Widziałem tę grę Inkwizytor, oglądaliśmy o tym przed premierą, że to gówno. I chyba się potwierdziło, że to gówno. Do Boga i katolicy się modlą do Maryi, do świętych. I jak byłem młodszy, wychowałem się w polskiej dzielnicy w Witam, Wiesiek, Filadelfii. I witam. tam oczywiście było dużo katolików, bo było bardzo dużo Polaków, ale też było dużo ludzi, którzy mieli włoskie i irlandzkie pochodzenie. I oni też byli katolikami. Nie, I nie przez będę to nie grał. było nic dziwnego, żeby w trakcie dnia, jak była środa popielcowa, żeby zobaczyć kogoś z tym popiołem na głowie. Ej, a teraz mi się przypomniało, jak gadamy o kościele. Widziałeś ten film, gdzie gościu codziennie wali gruchę, jeździ Mustangiem i chodzi do kościoła? I tak dzień w dzień? Taki film był. Ale jak się przeprowadziłem na Florydę, to tam jest dużo, dużo mniej katolików. Szczególnie tam, gdzie ja mieszkałem. I pamiętam, jak studiowałem, to pracowałem na stacji benzynowej i taka kobieta. To nie był Amon Ra. Taki film. Ta przyszła No i nie ona. wiem, może ktoś tam pisze nazwę filmu. Był taki. Ona miała takie coś na głowie. I na początku pomyślałem, a, ona chyba się. Prawie moje życie opisałeś. Nie Tylko, że nie mam interesuje mnie samochodu nic i z tym, co pewnie do jest po kościoła nie pielcowo. chodzisz. Jestem Żydem. Wiecie, jak Więc kurwa gorzej zostaje żyć. jedna rzecz. Adamczyk dał na Golibordę 5 złotych. Chyba ksiądz przed lekcją razem z Popkiem ćpali śpiewając Ark.
Ale nie, to nie chodzi o popka. Serio nam opowiadał ksiądz o tym dziganiu. Pobrudziła, ale potem patrzę na to i mówię, a nie. To jest ten film? To nie jest ten film. Dzięki te Katarzyna. Witam, witam. Dziękuję bardzo. Też się cieszę, że jesteś. A, dzisiaj jest chyba środa popielcowa i dlatego ona to ma. I prawie coś do niej powiedziałem. Prawie powiedziałem, że o, byłaś w kościele, bo widzę, że masz popiół na głowie. A potem spojrzałem się na nią i tak pomyślałem, hej, dzisiaj nie jest środa i poczekaj, jest październik. I na szczęście nic nie powiedziałem, bo to nie był Co? popiół, po prostu ona miała taki birthmark. Nie mam pojęcia, jak się mówi birthmark, ale Znamie? czasami ludzie się rodzą z czymś, że tak jak mają taki inny kolor skóry na ciele. Sprawdziłem w Google Translate i napisali znajmię przyrodzone. Nie mam pojęcia, czy tak naprawdę się mówi, może dać Znajmie. znać w komentarzach. I też Znajmie. daj znać, czy jak bierzesz komunię, czy robisz to z tym językiem, czy tak bierzesz do ręki. I koniecznie. Z Indii była i dlatego na czole kropka. Ty, kiedyś oglądałem film, przy okazji jak to napisałeś, że był taki typ, co chciał jakby wydymać jakby wszystkie kobiety, nie? I chciał hinduskę wydymać. To był dziwny bardzo film. I się cieszył, że ma kropkę na czole, czyli tam ma męża ogólnie i zdradza tego męża z tym typem, nie? I oni się walą w jakiejś przyczepie i nagle peruka spadła z głowy, i, że to był chłop, nie? I typ uznał w sobie, że chłopa, no i tego, i udawał. Nieważne. Napisz, jak ty byłeś nauczony, żeby to zrobić. A, i a propos komunii, też chcę powiedzieć, że to, co mnie naprawdę zaskoczyło, jest, że Nie wiem, takie jak był ten filmy ślub mojego oglądałem na głupie. kolegi w Stanach, ten polski Oglądałem, ślub, miałem 6 to lat. byłem bardzo zdziwiony, że prawie każdy wstał Film o Gori. i poszedł, żeby wziąć komunię. I nie wiem, czy ja to dobrze pamiętam ze szkoły katolickiej, ale Cholipka. ja zawsze to zrozumiałem w taki sposób, że tylko możesz wziąć komunię, jak byłeś do spowiedzi. I No między tą to. spowiedzią i akceptowaniem Tak, komunii, Adamczyk, to to nie prawda. możesz popełnić żadnych grzechów. I dlatego Witam w byłem bardzo ogóle, witam. zdziwiony, że tak 90% ludzi poszli, żeby wziąć tą komunię. I tak pomyślałem, czy oni wszyscy byli do spowiedzi dzisiaj? Tak przed tą mszą? To jest możliwe. Albo może dzień wcześniej? Ale ile czasu minie między spowiedzią i popełnieniem jakiegoś grzecha? Chyba niedużo czasu. To nie jestem No pewny, jak czy to? dosłownie 80 albo 90% tych ludzi, którzy byli w tym Tak, kościele, Polacy żyją w byli do czystości. spowiedzi tak przed tą mszą, czy może ludzie o tym nie Jakiego wiedzą, albo grzecha? może to ich nie obchodzi, może po prostu myślą tak, hej, już i tak grzeszyłem, to mogę grzeszyć jeszcze raz i zjeść ten opłatek, mimo to, że nie było Czyli Sarusia za 8 lat. Witam, witam, witam. na spowiedzi. Może oni byli głodni i bardzo chcieli zjeść ten opłatek. To daj znać, Tak czy ja myślę, się że byli mylę, głodni. czy po prostu ludzie nie wiedzą o tym. I to wszystko na dzisiaj. Na razie. Cześć. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę